Bole Twin Story. W dzisiejszym odcinku Bole udaje naszego dzidziusia. Okazuje się, że niektórzy w naszym domu bardzo chcieliby mieć małego dzidziusia, więc Bole postanawia nam pomóc. Oczywiście za bardzo wczuł się w rolę. A zresztą zobaczcie sami. Bawicie się, że jesteście mamusiami, tak? O, chyba dzidziuś się rodzi. To poważna sprawa. Mamo, mama, dlaczego nie mamy dzidziusia? No wiesz, na razie jeszcze wy jesteście malutkie. Ja już jestem duża. Ja też i chcę mieć dzidziusia. No w sumie. O jakim dzidziusiu mowa? O naszym. Co? A co, tatusiu? Chciałbyś mieć nowego dzidziusia? Kle, kle? Może Bocian powinien wam na wiosnę przynieść dzidziusia? Hehe, ale by się działo. Dla mnie by się działo za dużo. A ja bym się cieszyła. Myka! No to zostałeś, tato, przegłosowany, kle, kle. Bolek, nawet mnie nie strasz. Wiem, mam pomysł. Może challenge? Brzmi interesująco. Jaki challenge? Przez cały dzień będę udawał dzidziusia, kle, kle. A wy będziecie się mną opiekowali. Zobaczymy, jak sobie dacie radę i czy nadajecie się na opiekunów takiego malucha. Super pomysł! Dla mnie łatwizna, mam doświadczenie. A ja jakoś marnie to widzę. Chociaż, dobra, spróbujmy. Dobrze wam idzie, dziewczynki. To może ja was teraz zastąpię. Okej. Słuchaj, musimy pogadać. Ty wiesz, jak masz się zachowywać? No jak mały dzidziuś, przecież wiesz. Ty masz się zachowywać jak rozwydrzony bachor, z którym trudno dać sobie radę. Masz tak dać w kość mamie i dziewczynkom, żeby im pomysł z dzidziusiami wybić z głowy raz na zawsze. Rozumiemy się? A co ci tak zależy, kle, kle? A ty masz świadomość tego, co się będzie działo, jak do naszego domu trafi taki malutki, słodziutki, wiecznie czegoś potrzebujący dzidziuś? No jakoś nie bardzo, kle, kle. One zwariują na jego punkcie. Dzidziuś to, dzidziuś tamto, cały dom do góry nogami przewrócą. No i co? Ty się jeszcze pytasz? Przecież to będzie Armagedon. Mama przestanie dla mnie gotować kotleciki i kruseczki. Bo będzie gotować dla dzidziusia. Ciągle trzeba będzie być cicho. Bo dzidziuś albo śpi, albo zaraz będzie spał. Wszędzie kaszki, pieluszki i inne dziecięce gadżety. To nie na moje nerwy. Musisz być taki niegrzeczny, żeby odechciało im się tych dzidziusiów. Rozumiemy się? Ma się rozumieć! Damy im popalić, kle, kle! Awesome. A teraz lulaj mnie, bo zgrzebnąłbym się na chwilkę. Nawet nie musisz nic zrobić. Ty już jesteś niezmożny. Ale nam się dzidziuś trafił. Pół bloku go słyszy. No to się zaczyna. Maluś głodny. Poczekaj, już pędzę po butelkę. No mleczko! Malutkie dzieci jedzą mleczko! Nie wiedziałeś o tym? Łe, ohyda! Nie będę tego jadł, kle, kle! Poza tym, jakbyś zapomniała, ja tylko udaję dziecko, a jestem bocianem!
A, no tak, zapomniałam. Jestem już. Proszę bardzo. A co to znowu za paskudstwo, Klekle? Kaszka! My się chyba nie dogadamy, Klekle. Bociany nie jedzą kaszek dla dzieci. Kotleta mi daj. Jasne, już biegnę. Słuchaj no, nie wykorzystuj sytuacji. Kotlety są moje. Bądź dobry kolega i poczęstuj jednym kotlecikiem, Klekle. Popatrz, jak ja się dla ciebie poświęcam. No bardzo. Właśnie widzę. Mama zamiast koło mnie od godziny lata w koło ciebie. Jeszcze mi kotleta zeżresz. Oj, mam wątpliwości co do tego twojego udawania. Z dzieckiem nie ma tyle problemów, co z tobą. Mam już kotleciki, zaraz będziemy zajadać. Co? Miał być jeden kotlet. Co zostanie dla mnie? Oj, przestań. Dziecku żałujesz. Tam w lodówce jest jeszcze szpinak z obiadu. To sobie podgrzej. Fuj! Ja nie cierpię szpinaku. No, woleczku, otwieramy dziubek. Mniam, mniam, pychotka. Bolek spi, musimy być cicho. Super, że wam się udało. Oj, przypomniał nam Bolek, jak trudno jest się opiekować małym dzidziusiem. A ta? Co znowu się dzieje? Co ty znowu wymyślasz? Ćwiczę szczekanie odstraszające. Co ćwiczysz? Ćwiczę szczekanie odstraszające. A właśnie, czy twoim zdaniem taka mina odstrasza? No mnie na pewno. What's the matter with you? A po co ty ćwiczysz takie rzeczy? Wiesz, który to jest ten groźny pikuś, co mieszka pod nami? Groźny? Przecież to malutki piesek. Waży może 3 kilo. On ci nic nie zrobi. Dobra, dobra. Tacy są najgorsi. Lepiej na niego uważaj, żeby potem nie było, że cię nie ostrzegałem. Spoko, dzięki. Ale jakbyś mógł szczekać i warczeć w myślach, bo Bolek właśnie zasnął i nie chciałabym, żeby się tak szybko obudził. Buzia mnie już boli od tego śpiewania kołysanek. Co? Opieka nad dzidziusiem męczy, co nie? Oj, żebyś wiedział. Bolek przypomniał mi to i owo. Dobra, idę smażyć kotlety, bo jak się obudzi, to znowu będzie głodny, a wszystkie już zjadł. Dobrze się ten Bolek spisuje. Aż zaraz. Jak tu zjadł wszystkie kotlety? Weź usmaż dwa razy tyle, bo dla mnie nie będzie. Słyszysz? No i się obudził pięknie. Nie skończyłam tych kotletów. Fuj, co tak śmierdzi? Bolek, to ty? No ja. Klekle, przecież dzidziusie nie chodzą do toalety. A że nie dałaś mi pampersa, to masz pranie do zrobienia. Nie no, tym razem to już przesadziłeś. Koniec z challenge'em. Jak to koniec, Klekle? A moje kotleciki? Drapanie po pleckach i masowanie stópek? Koniec ze wszystkim. To co? Nie planujemy malutkiego dzidziusia w naszym domu? Fuj, jak śmierdzi. Bolek, co ty jesz? Chodźcie, wychodzimy stąd, bo się zaczadzimy. A ty, Bolek, zostajesz i sprzątasz po sobie. A wam, widzowie, dziękujemy już za dziś. Zostawiajcie dla nas łapki w górę i subskrypcję na kanale. Pamiętajcie, nowe filmiki zawsze w środę i w sobotę. A, i mamy jeszcze pozdrowienia dla przyjaciółek Amelki i Mai. Pozdrawiamy was serdecznie i dziękujemy, że oglądacie nasz kanał. To pa, pa!